Siemano, z tej strony Kosiorski. Dzisiaj poruszę tematykę auction marketu po raz drugi, czyli jak może grać free to play, kupić co i za jaką cenę powinien kupować generalnie w sklepie, auction house'ie. Większość czasu jakby na tym koncie i ogólnie zawsze mówiłem, że to jest w ogóle dla pay to win graczy auction house i jakby nadal się tego trzymam. Ja dopiero z tego zacząłem korzystać, mając 3 różne konta i nie wiem od ilu. Wiele lat gram na 2, jedno jest od ponad roku i jakby moja przygoda zaczęła się z tym, że na tym trzecim koncie zacząłem sprzedawać wylosowane postacie w auction house, przez co miałem jakąś już walutę i jakby wystawiając na tym koncie, na przykład wystawiając 100, mogę z drugiego konta ją wykupić, przez co tracę tam 5%, ale mogę sobie przetransferować stary gem. Oczywiście tam nie jest tak, że jakieś miliony przez to zarobiłem, ale dzięki temu mogłem zacząć. No i tu po prostu zacząłem wystawiać wszystkie moje powyżej C- postaci poniżej marketowej, znaczy takiej marketowej ceny. I dzisiaj chciałbym zaznaczyć, co to jest ta marketowa cena. Jeżeli wejdziemy na auction house, możemy sobie w ogóle wystawić, na przykład mogę ciebie za 50, tu mogę, dobra, nieważne. Wystawiając postać, przede wszystkim klikamy na nią, po lewej stronie mamy finałowe koszty ostatnio kupionych innych postaci. Przez co możemy sobie zobaczyć, jak aktualnie chodzą takie postacie. Przykładowo C- to jest Gloria. Przeważnie każda postać C- będzie chodziła po podobnej cenie. Generalnie chodzi bardziej w tej cenie o Awaken niż o postać. To, że to jest Gloria, jak widać, nie ma dużego znaczenia na cenę. Oczywiście są tu 200 czy 300 ceny. Ale wiecie, czemu tak jest? Ponieważ tu może być albo wysoki atak, naprawdę kosmicznie wysoki, ale raczej na C- to jest niemożliwe, albo po prostu ktoś wystawił sobie taką glorię, ja bym wystawił na przykład za 400, bo to jest max, powiedzmy, na ten grade i na drugim koncie bym ją kupił, żeby przetransferować te stery gemy, także na tym to polega. No i przykładowo, jakbym na przykład, ktoś by mnie chciał wesprzeć, to ja bym mógł tu wystawić postać i mógłby to kupić, także to byłby jakiś taki trik, tak? Ale no, to się jeszcze nie zdarzyło, ale jakby ktoś chciał, to z chęcią. Zresztą do donatowania też można na YouTubie, to jeszcze też nikt nie donatował, ale jest taka opcja. Nie, dobra, wracając do gry. Czyli możemy wystawić tu postać, czym wyższy grade, to tym bardziej ją możemy wystawić. I pamiętajcie, mamy dwie waluty, stary gemy i kontrakt stary gemy. Tu zdobywamy, sprzedając, kupując, używamy stary gemy. O, je też można kupić za prawdziwe pieniądze. A tu w Soul Temple zanieszczenie dostajemy kontrakt stary gemy, za nie możemy kupować, także to jest różnica. Dobrze, także co kupujemy? Przede wszystkim zobaczcie na swoje konto. Ja na przykład mam tutaj dwie postacie z C+, C-. Jako free to play gracz myślę, że najbardziej optymalnym jest szukać kopii B-. Przykładowo ja na tej Natalii kupiłem tą kopię, już nie pamiętam za ile, za troszkę ponad 200. I jest to B-. Jakby trzeba sobie też wziąć pod uwagę, zobaczyć ceny, średnie ceny, jakie się aktualnie kupuje daną postać. Kogo my tam chcieliśmy szukać, na przykład Freję, czy tam mam beznadziejną, ta jest taka O, ale fajnie by było, gdyby miała znaczek B-, tak? To zobaczmy sobie przykładowo Queen. Niech będzie nawet C-. Tu nie, proszę, nie kliknąłem. Queen. Na samej górze zaznaczamy, jaki nasz awakening możemy kilka interesuje. Tu możemy cenę, żeby w ogóle nam nie przewyższyło tego, co chcemy zapłacić. Dobra, na razie damy wysoko. No i tyle. Dodatkowo mamy po prawej stronie, po lewej tutaj sortowanie. Ja przeważnie daję po ataku, żeby zobaczyć najlepsze kopie, bo najczęściej najbardziej interesuje nas atak. Oczywiście dodatkowe bonusy też, jeżeli to jest B- i wyżej, to fajne, możemy trafić. Więc kupując C-, no możemy zobaczyć, że tu jest 170. Cena buyout to jest, którą od razu płacimy i dostajemy postać. I tu są kosmiczne ceny, tak? To jest dużo ataku i dosyć drogie. Tu już się zaczyna trochę lepiej. 160-165, żeby kupić. Ale generalnie, jak widzimy, taka średnia cena to jest takie 150. No, 150, tak? No to dużo i niedużo, tak?
Jeżeli sprzedajemy C minus, przeważnie sprzedajemy ją, jak widzieliście, po 90. C plus, jak widać, pewnie też się sprzedaje około 150, ale jak już wejdziemy w B minus, nawet patrząc najwyższa, to w ogóle ktoś tu tak trafił, no tu są drogie, tak? Ale może nie przewyższajmy tego 400 na pewno i tak nie będzie to, to jest i tak za dużo. Dobrze, więc tutaj widzimy, zobaczcie, jaki porządny atak. Tylko, no i się zaczynają ceny. Tu nie ma buyoutu, czyli licytacja. Dajemy cenę, na przykład 239 i jeżeli przez 41 godzin nikt nie da więcej, to zdobywamy postać. Jeżeli ktoś da, zwraca nam się 100% tego, co daliśmy, także nic nie tracimy. Tu jest buyout za 350, całkiem duży atak, więc nie najgorzej. Tu większość tak 240, tu 350 buyout. Zjedziemy trochę w dół i zobaczmy, o, już się troszeczkę lepiej pojawia sytuacja, pojawiają się 238 buyout. I w tym momencie, jak widzę, to to jest taka, powiedzmy, najniższa granica, co możemy coś fajnie kupić, jeżeli nie chcemy licytować. Płacimy 238 i zdobywamy postać taka, jaka nas interesuje. Oczywiście możemy dalej szukać, ale jeżeli chodzi o B minus, najtaniej ja kupowałem po 205, jeżeli są właśnie te licytacje, zobaczcie, tu na przykład od 100, możecie śmiało próbować, najlepiej też szukajcie, ja w ogóle tylko szukam tak, tam gdzie jest binding end time, tu na środku, ten zielony, niski, jeżeli tu jest na przykład 4 godziny, no to też nie za dużo, tu już 2 godziny bym się mógł zastanowić, no ale tu jest buyout taki jak ten, prawie jak kupno, więc nie ma sensu, szukamy czegoś, co najlepiej ma poniżej godziny, o 11 minut. I na przykład tą kopię mógłbym zalicytować za 215 i może bym ją kupił. Za 11 minut by się okazało. Oczywiście tu już jest troszkę mniej ataku, aż tak mnie nie interesuje. Dużo bym nie polepszył sytuacji. Także ja już niżej tych rzeczy tu nie będę kupował. Możecie też tak robić, bo tak jak mówiłem, to też trzeba mieć pod uwagę, że różne są sezony na kupowanie. Aktualnie mamy Soul Awakening Session, czyli ogólnie do Soul Awakening Gala event, gdzie ludzie dużo summonują, więc jest dużo na markecie nowych postaci. Więc to jest, myślę, że teraz można pokupować po 200, około 200 TB postać. Ja maksymalnie widziałem, że tak już średnia cena była 255, czyli aż tak dużo nie skacze, ale z biegiem czasu te kopie B- robią się droższe, a potem spadają. I trzeba mieć też na uwadze, że nawet jeżeli kupicie kolejną kopię, zamienicie sobie tutaj postać, zamieniamy, kupujemy, to pamiętajcie, że przecież tą, co zamieniliście, ona wraca Wam do plecaka i Wy ją możecie sprzedać. W tym momencie, jak ją na przykład zamieniłem za tą Natalii, to ja to, tą kupiłem B- za 200, a tą C+, mogę no, za 150 gdzieś sprzedać, tak? Także to jest bardzo mała różnica, a progres może być duży. Także kupując, nawet poniżej jakiejś tam ceny, na poniżej 200 B-, możecie ją potem śmiało sprzedać za trochę więcej. Tylko trzeba pamiętać, że sprzedając się płaci 5% jakby tego podatku. I fajnie też jest kupować, patrząc pod atak, ale na przykład taki Vulkan fajnie też ma, jak ma skill damage bonus i wtedy bym się trzymał też, żeby miał bonusową statystykę skill damage. Natomiast jeżeli chcemy kupować coś wyżej, to już trzeba naprawdę trochę wyłożyć więcej kasy, ponieważ na przykład B minus, B plus, to już zobaczcie, nie ma nic nawet do za bardzo licytowania, co jest poniżej 1000, tak? To już jest, to i tak idziemy po najtańszych, tak? Możemy też zmienić, żeby buyout cena była najwyższa. Teraz jest to źle zrobiłem. No ale 1400 najniższa za B+. Oczywiście tutaj nie jest najgorsze. Kopie przeważnie dużo ataku będzie bardzo drogie, więc no... Tu jak widać, wydaje mi się, że nie warto kupować B+, ponieważ jest bardzo drogo i za to możemy sobie za 2800 zamiast takiego jednego wulkana ułożymy sobie całą drużynę B minus, całą, naprawdę całą, 10 postaci przecież za to kupimy, także jak najbardziej B plus bym nie kupował. Jeżeli chodzi o B, tu już sytuacja jest trochę, tu też są bardzo wysokie ceny, czekajcie, o tak, buyout. Tu już można coś kupić, aktualnie buyouty 487, ja kupiłem swojego za może 450 licytację, także to da się troszeczkę taniej kupić, ale pamiętajcie, najlepiej szukajcie po ataku. Wiadomo, po ataku będą najdroższe. Możemy sobie, żeby tak aż nam nie pokazywało jakichś kosmicznych kwot, zmienić tu. I mamy na przykład taką fajną kopię z bardzo dużo ataku za 500 zalicytować możemy. Oczywiście nas to nie interesuje na razie.
Tu jest 2 godziny, całkiem spoko, ale bonusowe statystyki nie bardzo. No i tak to wygląda, jakby... O, tu jest 440, nawet spoko byłby. I trochę poniżej tej ceny. Także B kupujemy do 500, mi się wydaje, aktualnie, bo to się zmienia. B minus około 250 buyout. Myślę, że w licytacjach znajdziecie po nawet 200. Oczywiście nie szukajcie też najdroższych na świecie. Pamiętajcie, że jeżeli kupicie na przykład takiego, no to za jakiś czas go możecie sprzedać z powrotem i kupić innego. Dobrze, mam nadzieję, że jakoś to przedstawiłem troszkę chyba w miarę logicznie. I tyle, tak to wygląda. Dobra, oczywiście też można tu kupować jakieś inne rzeczy za te stare dżemy. Nie polecam, chyba że ten młotek na zmianę bonusów, ale to by najlepiej go kupować, jak macie już A minus postać, co raczej jest mało prawdopodobne do kupienia, to jest bardzo drogie generalnie. Dobra, tyle, trzymajcie się, cześć.